Dzień dobry, ja nazywam się Tomasz Jemiołek i wykonam dziś dla Was test tonerów kolorowych do kserokopiarki Ricoh Officio MPC-401, MPC-400 i MPC-300. Dystrybutor zapewnia, że są to tonery klasy oryginału o wydajności 10 000 kartek, oczywiście przy 5-procentowym pokryciu strony. Dlaczego mój test miałby być dla Ciebie wiarygodny? Otóż maszyny grupy NRG, Nashua, Ricoh, Gestetner, Rexrotary naprawiam od 1996 roku. Wówczas były to modele Ricoh FT3313, FT4015, a nazwa produktowa Officio miała się pojawić dopiero kilka lat później wraz z pierwszym modelem Ricoh Officio 200. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiem, jak sprawdzić tonery w tak kapryśnej i wymagającej maszynie, jaką jest Ricoh MPC-401 i cała pokrewna seria. Wykonam 10 000 kartek takiego testu. Robiłem już test tonerów tego producenta od dystrybutora od firmy Copix. Były to tonery do kolorowego Ricoha MPC-3503 i test wypadł mega pozytywnie. Natomiast uważam, że Ricoh MPC-401, 400 i 300 są to maszyny na tyle kapryśne, że należy te tonery przetestować oddzielnie, indywidualnie. Sprawdzę dla Was wydajność tego toneru, jakość wydruków po wykonaniu 10 000 kopii i sprawdzę, jak wygląda maszyna wewnątrz po użyciu takiego toneru. Zobaczmy, jak to się prezentuje. W kartoniku toner szczelnie zapakowany z pochłaniaczem wilgoci plus. Toner chyba jest naładowany do samego końca. Oczywiście należy odkleić małą blokadę. Toner ma chip. Zobaczymy, jak się zaloguje do maszyny. No i wkładamy je po kolei wszystkie Cyan Magenta Yellow Black do kserokopiarki. Teraz najważniejsze. Zobaczymy, co powie maszyna. Czy będzie widziała te tonery? Zapraszam bliżej. Teraz widzimy, że w dolnej części panela pokazały się już cztery ikony tonerów. Cztery ikony są na fulla. Nie ma żadnego komunikatu typu zainstalowano toner niezależnego dostawcy. Tego po prostu nie ma. Maszyna zachowuje się tak, jakbyście wsadzili oryginał. Zresztą dystrybutor zapewnia, że jest to toner klasy oryginału. No więc cóż, pozostaje mi wsadzić papier i zaczynamy test. Pełnokolorowe 500. Start. Zobaczcie, po wykonaniu 10 000 kopii maszyna cały czas pokazuje, że ma każdego toneru po 4 kreski. Zobaczmy, jak tonery mają się naprawdę. O kurczę. Wow, on jest bardzo ciężki cały czas, więc te 4 kreski to jest prawda. Cyjan. Po prostu tego toneru jest tutaj bardzo dużo. Po 10 tysiącach kopii pojemniki w ogóle nie są puste. One są takie ciężkie, jakby dopiero przyjechały z fabryki. Poziom toneru jest aż dotąd. Czyli punkt pierwszy mamy odhaczony. Wydajność tonerów została potwierdzona. Na pewno są na 10 tysięcy, ale prawdopodobnie zrobią
o wiele, wiele więcej. Druga rzecz, jakość wydruku. W tym ręku trzymam kartkę, która została wydrukowana jako pierwsza. Tutaj jest kartka wydrukowana jako ostatnia. Mam nadzieję, że to widać. Jakość kopii i wydruku nie uległa zmianie. Jest to po prostu czysta perfekcja. Pozostał nam trzeci punkt, wnętrze maszyny. Zobaczmy, jak kserokopiarka wygląda wewnątrz. Może pokażę Wam rzuty, bo rzuty najbardziej się pyli. No, w sumie ta maszyna wygląda jak nowa. Ja tutaj nie mam w ogóle o czym opowiadać. Tonery nawet minimalnie nie zapyliły wnętrza kserokopiarki. Magenta, bębenek. Bardzo ładnie. Ja zaznaczam, że nie czyściłem tego. Zresztą widać, że nie było czyszczone. Cyjan. No, umówmy się. Rewelacje. Pozostał nam black. Black, jak widzicie, wygląda również idealnie. Spójrzmy teraz z prawej strony maszyny, co się dzieje w okolicy zespołu grzejnego. Zespół grzejny jest czyściutki, nie ma żadnego osadu, nic się nie zgromadziło. Spójrzmy niżej. Całe wnętrze maszyny wygląda normalnie, jest tylko zwykły pył, który powstał na skutek przejścia 10 tysięcy kartek papieru. W podsumowaniu powiem tak. Po pierwsze, nie ma żadnego ryzyka stosowania tonerów bez logo Ricoh, bo są to tonery o jakości oryginału. Po drugie, ich wydajność została potwierdzona, jest fenomenalna. Po trzecie, jakość tonerów tych nieoryginalnych jest bezbłędna.